Jest to druga edycja konkursu, który zaprasza nie tylko zresztą melomanów, ale wszystkich, którzy lubią śpiew, lubią słuchać śpiewa, lubią może nucić gdzieś w zaciszu domowym, by śpiewali. To, co jest sprawdzone w ponad 70-letniej historii Mazowsza. Za każdym razem, gdy jesteśmy na koncercie i pada pytanie w stronę publiczności, czy znają jakiś utwór, który tak bardzo rozsławił Mazowsze na całym świecie, w całej Polsce, i czy znają osobę, która kojarzy im się z Mazowszem, za każdym razem ze strony publiczności pada Stanisław Jopek i Furman. Mamy partnerów w 16 regionach, w 16 województwach Polski. Są naszymi partnerami regionalnymi i to na nich będzie spoczywał obowiązek, przyjemność przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, przesłuchań lokalnych. Mamy nadzieję, że zobaczymy tutaj artystów, odkryjemy nowe talenty z bliższych i dalszych zakątków naszego regionu i myślę, że dla samej przyjemności zagrania z innymi podobnymi ludźmi o podobnych wrażliwościach i pasjach warto do nas przyjść w październiku. Tutaj w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury zapraszamy oczywiście po uprzednim przesłaniu karty zgłoszenia, którą mogą Państwo pobrać na stronie konkursu, wchodząc na stronę Chorzowskiego Centrum Kultury lub Zespołu Mazowsze, kartę zgłoszeniową, którą trzeba wysłać do 1 października. Natomiast już 2 i 3 października tutaj na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury odbędą się pierwsze przesłuchania regionalne.